sobotni poranek 22 maja. Witam Was bardzo serdecznie z Ostródy i chciałbym podzielić się z Wami tym Słowem Bożym, które przeznaczone jest na dzisiejszy dzień. A jest to słowo w pierwszej kolejności z drugiej księgi Samuela. O Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa Twoje są prawdą. I z listu do Hebrajczyków z 4 rozdziału. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I fragment z formuły zgody. Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, iż jedyną regułą i normą, według której powinno się oceniać, osądzać wszystkie nauki i wszystkich nauczycieli, nie może to być żadna inna, jak tylko prorockie i apostolskie pisma Starego i Nowego Testamentu. Myślę, że wszyscy doskonale znamy zasadę sola scriptura, tylko Pismo Święte, jako jeden z tych pryncypiów teologii luterańskiej. Wyznacza ona tak naprawdę to, kim jesteśmy, w co wierzymy, jaka jest nasza tożsamość, jaka jest nasza tradycja. I podkreśla też, jak ważne znaczenie, jak ważną rolę, jak szczególne miejsce w naszej wierze, w naszym rozumieniu wiary zajmuje Pismo Święte. Ono jest przecież dla nas źródłem Bożego Słowa, któremu jesteśmy podlegli i według i zgodnie z tym Bożym Słowem staramy się nie tylko reformować nasz Kościół, który wciąż owej reformacji podlegać powinien, ale przede wszystkim staramy się układać nasze życie, wytyczać nasze codzienne ścieżki, zgodnie z Nim żyć i postępować. I właściwie od zarania dziejów możemy powiedzieć, że Pismo Święte w niejednym ewangelickim domu zajmowało szczególną rolę i szczególne miejsce. Tak jak chociażby u nas na Mazurach, gdzie nawet w tych najprostszych, najbiedniejszych domach zawsze znaleźć można było Biblię, kancjonał i postylle. I te Biblie, one stanowiły bardzo często właśnie ten fundament, wokół którego gromadziły się rodziny, które służyły do tego, by odprawiać domowe nabożeństwa, by wspólnie razem w domach się modlić. Jestem przekonany, że podobne tradycje funkcjonowały także i poza Mazurami. Ja na przykład posiadam i chciałbym się Wam pochwalić taką oto Biblię, która pochodzi z początków XIX wieku i od tego czasu jest ona w posiadaniu mojej rodziny i zawsze przechodzi z pokolenia na pokolenie, zawsze na najstarszego, pierworodnego syna. I właśnie w tej Biblii znajduje się, jak to kiedyś czyniono, kronika całej rodziny, informacje o życiu poszczególnych pokoleń naszej rodziny. No ale właśnie, jak to jest? Czy ta Biblia dzisiaj w życiu współczesnych ewangelików jest jedynie pamiątką, jest jedynie prezentem, który otrzymujemy na konfirmację, bądź też odkładamy na regały, na półki, gdzie one się skrzętnie kurzą? Czy są to też książki, które tak naprawdę stale pozostają w użyciu, które wykorzystujemy na co dzień? Czy na poważnie liczymy się z Bożym Słowem? Czy traktujemy przede wszystkim to Słowo jako Boże Słowo i zgodnie z Nim kształtujemy nasze życie? A może jest zupełnie inaczej i na co dzień do tej Biblii nie zaglądamy, bo wydaje nam się za trudna, zbyt skomplikowana, bo nie rozumiemy tego, co tam jest napisane, albo po prostu tłumaczymy sobie, że nie mamy czasu na to, by no właśnie czytać Biblię, bo przecież mamy tyle innych zajęć i tyle innych obowiązków. I myślę, że ten dzisiejszy dzień i to Słowo Boże
jest dobrym momentem do tego właśnie, by zastanowić się nad tym, jak wygląda moje życie z Biblią, jaką rolę, jakie miejsce ta Biblia w moim życiu odgrywa, czy rzeczywiście jest ona moim codziennym duchowym pokarmem i poprzez to Słowo Boże staram się usłyszeć głos mojego Boga, czy też no właśnie jest to tylko i wyłącznie jakaś tradycja i pewien przedmiot, który trzymam w moim domu. Myślę, że skoro już tu jesteś i oglądasz ten film, to zdajesz sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie ma Słowo Boże w Twoim, moim, naszym życiu. I te codzienne codzienniki, nasze nagrania bez wątpienia bardzo mocno ułatwiają i pomagają w codziennym studiowaniu i doświadczaniu Bożego Słowa. Zachęcam jednak do tego, byśmy czytali tego Słowa więcej, by to Słowo Boże było rzeczywiście stałym punktem naszego dnia, naszym duchowym pokarmem i abyśmy, tak jak to właśnie reguły i zasady naszego wyznania mówią, na co dzień i w każdej chwili żyli zgodnie z tym Słowem. Życzę Wam udanego, miłego, dobrego dnia i dobrej lektury Bożego Słowa.